piątek, 7 czerwca, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. Wyborczy maraton dobiega końca. Po wyborach parlamentarnych i samorządowych przyszła pora na te do Parlamentu Europejskiego. Nie ma co ukrywać, że te ostatnie najmniej interesują Polaków, a i kampania wyborcza przed eurowyborami była delikatnie mówiąc nienachalna. Tak czy inaczej, o północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, a w niedzielę każdy dorosły obywatel będzie mógł postawić krzyżyk przy nazwisku jednego z kandydatów. Paweł Jędrusik. Europosłów wybieraliśmy już 4 razy, ale za każdym razem frekwencja w wyborach nie była wysoka. 5 lat temu do urn poszło nieco ponad 45% uprawnionych, ale mieszkańcy Katowic, z którymi rozmawialiśmy na pytanie, czy w niedzielę pójdą głosować, odpowiadają jednoznacznie. Oczywiście warto. Zawsze w każdych wyborach w naszym kraju warto głosować, proszę pana, bo to od nas właśnie zależy wiele. Jeżeli chcemy, żeby było coś dobrze według nas, to musimy iść i podjąć decyzję jakąś. No warto mieć jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje w państwie. No i w Europie również też, jako członkowie Unii Europejskiej, tylko w ten sposób, że głosujemy, mamy na to wpływ. Mniejszy wpływ na mieszkańców mieli z kolei sami kandydaci, bo tych podczas kampanii prawie nie było widać. No jedynie na plakatach i w telewizji, no bo gdzieś jeszcze. Bezpośrednio nie było kontaktu. Wybory rozpoczną się w niedzielę o godzinie 7 i potrwają do 21. Oddanie głosu jest bardzo proste. Na tej karcie, gdzie mamy 97 kandydatów, umieszczonych na 10 listach, może skreślić tylko jednego kandydata, to znaczy skreślić, zaznaczyć krzyżyk, czyli dwie przecinające się linie. Warto pamiętać, że od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Potrwa do czasu zamknięcia lokali wyborczych. Wstępne wyniki poznamy nieco później. Komisje mogą dopiero wywiesić wyniki po godzinie 23, kiedy ostatni obwód w ramach wszystkich krajów Unii Europejskiej zakończy głosowanie. Wybory do Parlamentu Europejskiego kończą wyborczy maraton. Kolejne wybory odbędą się w przyszłym roku. Wówczas wybierzemy prezydenta Polski. Kilka tysięcy złotych, rowery czy słuchawki. Takimi nagrodami Sosnowiec zachęca mieszkańców do rozliczania podatku dochodowego w tym mieście. Loteria PIT jest organizowana w Sosnowcu już po raz 8. Fatima Orlińska. Loteria od lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Tylko w zeszłorocznej edycji wzięło udział ponad 3,5 tysiąca osób, a w rekordowej prawie 2 razy tyle. Jak się jednak okazuje, jeszcze nie wszyscy w Sosnowcu wiedzą, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w loterii. Słyszałam, czytałam dzisiaj na ogłoszeniu. Nie brałam udziału, bo nie składałam osobiście, tylko przez ZUS mi składa. Na pewno się rozliczałam, ale nie wiem, czy coś trzeba było zrobić, to nie, raczej nie brałam udziału. Znaczy ja wiedziałam, ale myślałam, że może z automatu, to ci, co się rozliczą, to będą brali. Nie, trzeba się zarejestrować. Pieniądze by się przydały, tak? Bo można by to wykorzystać w jakiś inny sposób, nie wiem, wycieczka, wakacje czy coś, więc myślę, że gotówka jak najbardziej. W loterii podatkowej udział może wziąć każdy, kto ukończył 18 lat i swoje zeznanie podatkowe za 2023 rok złożył w Sosnowieckim Urzędzie Skarbowym. Żeby się zarejestrować, wystarczy wypełnić internetowy formularz lub pobrać go ze strony internetowej i fizycznie złożyć w urzędzie. Celem loterii jest nie tylko przyciągnięcie nowych i zatrzymanie obecnych mieszkańców Sosnowca, ale również pozostawienie ich pieniędzy w budżecie, z którego realizowane są miejskie inwestycje. Te pieniądze, zostając w Sosnowcu, są przeznaczane na wszystkie rzeczy na terenie naszego miasta, a od edukacji, poprzez zdrowie, place zabaw, sport. Każdy aspekt, każda dziedzina naszego życia zawiera jakiś promil tej kwoty, która zostaje w naszym mieście. To nie jest tak, że realizuje się z tych pieniędzy jakąś jedną rzecz, na przykład wyłącznie place zabaw albo nowe boiska przyszkolne. Wydaje się je na wszystkie potrzeby naszych mieszkańców. Loteria PIT w Sosnowcu organizowana jest już po raz 8. Na przestrzeni ostatnich lat Urząd Skarbowy odnotował wzrost liczby podatników składających swoje zeznania w Sosnowcu. Jednak nie można jednoznacznie powiedzieć, czy to efekt na przykład loterii. Obecnie nie prowadzimy statystyk, które wskazywałyby, dlaczego podatnicy rozliczają się w naszym mieście. Może to mieć m.in. wpływ polityka prowadzona przez Urząd Miasta. Realne przełożenie na liczbę składanych zeznań w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu mają na pewno przepisy prawa. Obecnie możemy zauważyć tendencję wzrostową w zakresie składanych deklaracji w okresie ostatnich 5 lat. Chętni do wzięcia udziału w loterii mogą zgłaszać się do 4 sierpnia włącznie. W tym roku nagroda główna to czek na 10 tysięcy złotych, kolejne to 5 tysięcy oraz wartościowe rowery i słuchawki.
Bytom świętuje w tym roku swoje 770 urodziny. Przez cały rok odbywają się z tej okazji różne imprezy i wydarzenia. Dzisiaj na rynku z inicjatywy lokalnego stowarzyszenia setki osób zagrały i zaśpiewały wspólnie 1000 lat. Fatima Orlińska. 1000 lat, 1000 lat, nie żyje tyle lat. Zaśpiewało dziś kilkaset osób z całego miasta. Wprawdzie założenie było takie, że do inicjatywy przyłączy się dokładnie 770 osób, ale nikt ich nie liczył. Liczył się gest, chęć i dobra zabawa. Jak mówi pomysłodawca akcji, długo namawiać nikogo nie trzeba było, ponieważ dla Bytomia to wyjątkowy czas. W tym roku miasto świętuje 770 lat nadania praw miejskich. Warto, myślę, podtrzymać taki zwyczaj grania na bytomskim rynku z okazji jakichś tego typu ważnych imienin, urodzin naszego miasta. Zaproszenie było do wszystkich. Każdy, kto ma grzebień, pokrywkę, talerzyk, ale oczywiście bazujemy na naszym partnerze, którym jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia. No i też zaprosiliśmy bytomskie szkoły, zwłaszcza te, które są tu bliżej, ale tak na zasadzie bardzo luźnej, bez żadnej spinki, konieczności, obowiązku. Bytom jest jednym z najstarszych miast w Polsce, a jego historia jest niemal równa historii bytomskiego rynku. To dlatego tam dziś zebrały się setki mieszkańców, by wspólnie odśpiewać nieco mniej tradycyjne 1000 lat. W oknie jednej z kamienic pojawił się książę Władysław Opolczyk, czyli postać przypominająca akt nadania miastu praw. Głównie dętę to słyszymy tutaj w tle, prawda? Ale również widzę gitary, również dzieciaczki przyniosły skrzypce. Także było ogromne poruszenie, wielka radość z tego wydarzenia i każdy, kto mógł przynieść coś, to przyniósł. Te instrumenty, oczywiście wiadomo, że harfy na przykład nie dojadą, perkusja tylko w jakimś tam małym stopniu, ale skrzypce, no wiolonczela również niestety na siedząco, fortepiany niestety nie, ale będą ładnie śpiewać głośno za to. W ramach obchodów swoich urodzin Bytom zaplanował wiele wydarzeń, z których część odbywała się już w trakcie weekendu majowego. Wiele z tych, które jeszcze się odbędą, będzie nawiązywać do górniczej tożsamości Bytomia. Fundacja TVS po raz kolejny pamięta o potrzebujących. Tym razem pomogła dzieciom, które przebywają w wielospecjalistycznym szpitalu powiatowym w Tarnowskich Górach. Mali pacjenci dostali paczki i niespodziankę. Paweł Jędrusik. Nie wszystkie dzieci mogą cieszyć się piękną pogodą, bo niektóre początek lata muszą spędzić w szpitalu. Z myślą o nich Fundacja TVS zorganizowała spotkanie z magikiem, a zdaniem uczestników takie wydarzenia są potrzebne. Bo dzieciom się nudzi, a tak jak jest zawsze atrakcja, coś do zobaczenia. Przedstawienie Magika zostało zorganizowane przez Fundację TVS w ramach Dnia Dziecka. To nie pierwszy raz, gdy fundacja pomaga potrzebującym. Działamy jako duchowy wymiar telewizji TVS, bo naszym atutem jest przekaz telewizyjny. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy. Wyciągamy rękę, wyciągamy pomocną dłoń i serce do dzieci i właśnie teraz tym dzieciom chcemy pomóc. Podczas występu dzieci mogły zobaczyć wiele magicznych sztuczek, ale to nie tylko zabawa, ale także swego rodzaju forma terapii. Uśmiech na pewno, zwłaszcza dla dzieci, które są chore. Nie mówimy już teraz o tych chorobach psychicznych, ale o chorobach fizycznych, nowotwory, nie nowotwory, jakieś złamania. Dzieci, które leżą na tych szpitalach dziecięcych, na pewno terapia uśmiechem, tak. Odwrócenie uwagi i to, że no, mamy jakąś tam terapię w pewnym sensie zajęciową też. Jesteśmy bardzo otwarci na takie fundacje, na takie akcje przede wszystkim. No my nie mamy takich możliwości, natomiast zawsze chętnie korzystamy, jeśli jest taka możliwość, to chętnie zapraszamy. No szczególnie właśnie to są oddziały, oddział dziecięcy przede wszystkim to jest, no kiedy tym dzieciom właśnie w taki sposób da się umilić czas. A że warto pomagać, nikogo chyba przekonywać nie trzeba. Tak kończymy tydzień w informacjach. Życzę Państwu miłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.